Z nami trener gospodarzy, Ryszard Wieczorek. Witam, trenerze. Dobry wieczór. Bardzo proszę na początku kilka słów podsumowania dzisiejszego spotkania. No, muszę powiedzieć tak, że gratuluję dzisiaj mojemu zespołowi za postawę na boisku, za grę, za to, co, nad czym pracujemy od paru tygodni. No i dzisiaj ta Arka zagrała tak, jakbym sobie życzył. Oczywiście na to wszystko składa się zawsze wiele czynników, ale to taką Arkę chyba wszyscy chcieliby widzieć. Zaangażowaną, ofensywnie grającą, z dużą determinacją w obronie. No i jedynie co mi przychodzi na myśl, jeśli chodzi o remis, a nie trzy punkty, to, że cały ten sezon jest podobny. Arka się musi napracować, strzelamy bramkę jedną, mamy kolejne sytuacje. Powinniśmy mecz zamknąć, a niestety coś się dzieje zawsze, że tej bramki, tego przypieczętowania zwycięstwa nie ma. Przeciwnik praktycznie nie istnieje, ma tylko sporadyczne możliwości do strzelenia bramki, ale niestety z jednej takiej strzela i strzela bramkę. No niestety taka jest piłka, trzeba patrzeć do przodu, mamy jeden punkt, Stal Rzeszów jeszcze gra, także do niedzieli na pewno jesteśmy na miejscu barażowym, zobaczymy jak się to po następnym meczu poukłada przeciwnika. Ale jeszcze raz chcę powtórzyć i pochwalić, pogratulować zawodnikom, cieszę się, że pewne rzeczy potrafią się na boisku poukładać poprzez dobrą pracę, trening, organizację gry. Oczywiście może ktoś powiedzieć, że trochę późno, ale to jest to, co ja bym chciał widzieć. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania do trenera? Andrzej Wicielski, Telewizja Polska. Panie trenerze, mówiliśmy o tym na konferencjach bardzo często, a pan przed chwilą też powiedział, gramy. I coś się dzieje. Czy widział pan powtórki tej bramki OKS-u i jeśli tak, to czy pan może ją jakoś skomentować? No, bramka jak wiele tego typu. Strzał w kierunku bramki, piłka poszła między nogami Przemka, być może powinien ślizgiem. Takie bramki padają, ale no, w naszym przypadku jakoś to ciężko jest, żebyśmy my taką bramkę strzelili. Szczęściu trzeba pomóc. Widocznie w tym sezonie wiele rzeczy nie pasuje i te bramki padają do naszej bramki, a nie do przeciwnika. Ale jeszcze raz mówię, taki jest sport. Musimy się mocno napracować, żeby strzelić, zamknąć mecz. Tego brakowało. Wiele rzeczy jakby takich przeciwności losu. Przecież Adamczyk dzisiaj świetne zawody do kontuzji. To, że karnego nie strzelił, to jest, nawet mam taką świadomość i chyba pewność, że gdyby został na boisku, to przyczyniłby się mocno do tego, żebyśmy tą drugą bramkę strzelili, bo był dobrze dzisiaj, czy bardzo dobrze dysponowany. Taka jest piłka. Dzisiaj nie mam w ogóle pretensji do nikogo na boisku, bo jeszcze raz to chcę wyraźnie powiedzieć, zagraliśmy świetny mecz i jakby Arka w taki sposób funkcjonowała cały czas, dzisiaj byśmy się nie martwili o awans do Ekstraklasy. Wspomniał pan Adamczyku, czy coś wiemy więcej na temat tej kontuzji? No, zmienił kierunek biegu i mówi, że coś mu w kolanie chrupnęło, ale teraz po tym, już po wstępnej diagnozie pana doktora z Adamczykiem, oczywiście w poniedziałek będzie mieć rezonans. Natomiast jestem przekonany, że to nie jest jakby tak bardzo poważny uraz, żeby go wyeliminowało na dłuższy okres. Zobaczymy, czy akurat uda się go na najbliższy mecz doprowadzić, bo widać, że formę złapał, czy wielu zawodników gra zdecydowanie lepiej, a on
jest ważnym zawodnikiem dla Arki w tej chwili. Gratulujemy, trenerze. Dziękuję bardzo. I jest z nami właśnie trener ŁKS-u, pan Kazimierz Moskal. I bardzo proszę o kilka słów najpierw o podsumowanie tego meczu. No sorry, nie ma co podsumowywać meczu. Ważne jest to, co się liczy na końcu, czyli awans. Ja przede wszystkim chcę podziękować zawodnikom, którzy wykonali niesamowitą robotę. Nie mówię tutaj o dzisiejszym tylko meczu, ale o całym sezonie. Mieliśmy trudne momenty, nie tylko na boisku, ale dzielnie to znieśli i zasłużyli na to, żeby dzisiaj świętować. Nie udało się tutaj dzisiaj wygrać, chociaż z takim założeniem przyjechaliśmy. Jakby tradycji stało się zadość, to znaczy ŁKS nie wygrał tutaj w Gdyni, dzisiaj też. Ale też mogę powiedzieć, że moja tradycja też została podtrzymana, bo ostatnie trzy mecze tutaj kończyły się wynikami 1-1. Kiedy prowadziłem zespół i w Ekstraklasie przeciwko Arce remis w doliczonym czasie gry, z Zagłębiem też remis 1-1 i dzisiaj 1-1, który jest dla nas bardzo szczęśliwy. Jeszcze raz dziękuję zawodnikom i też przy okazji chciałbym w końcu podziękować kibicom naszym, którzy dzielnie nas wspierali i do końca z nami byli. Za ten cały sezon, nie za dzisiejszy mecz, ale za cały sezon chciałem im z tego miejsca gorąco podziękować. To wszystko. Dziękuję. Czy są pytania do trenera gości? Bardzo proszę o przedstawienie się. Krzysztof Senicki, Telewizja To Ja. Panie trenerze, ogromne gratulacje. Statystyki rzeczywiście odkładamy na bok, ale trochę o tej akcji Mateusza Kowalczyka. Czy on tak miał zrobić? Czy to on się wyłamał z jakiegoś schematu? Spontaniczna decyzja? Jak to To nie jest siatkówka, to nie jest koszykówka, że można tam jakieś rzeczy zaplanować i grać wariant numer, nie wiem, 3, 8 albo 15. To jest piłka nożna i trzeba umieć się znaleźć w odpowiedniej pozycji i tą sytuację wykorzystać. Mateusz to zrobił. Drugi młody wybronił rzut karny, który też był ważnym momentem i to cieszy, że dzisiaj jakby oni wzięli na siebie ciężar tego meczu. A obaj maturzyści mają mieli swoje egzaminy. Dzisiaj przeszli też niezły egzamin i fajnie, że tak to się skończyło. No to jeszcze pytanie o to, czy rzeczywiście jakiś wstrząs się nie wydarzył w przerwie tak naprawdę, bo to naliczyliśmy trzy chyba celne strzały w ogóle drużyny w całym meczu. To jest coś, co tak naprawdę czasami czasem oddaje. To nie był nasz wielki mecz. Wiadomo było, że Arka też gra o swoje cele i pierwsza połowa zdecydowanie pod dyktando Arki. Nie ma tutaj co się nad tym rozwodzić. Natomiast w drugiej połowie myślę, że ta gra już trochę i tak inaczej wyglądała. Stąd gdzieś tam coś zaczęło się dziać pod polem karnym Arki i ta bramka Mateusza. To tyle. To ostatnia rzecz, bo wy tak naprawdę przez cały mecz, znaczy do 84 minuty byliście o jednego gola, albo no długo, przez długi czas byliście o tego jednego gola od razu. Nawet jak było 0-1, to tak naprawdę remis tutaj dużo dawał. Czy coś na ten temat było mówione w trakcie meczu? Panowie, jedna bramka, jedna akcja. Bo to się jakby jeszcze jedna rzecz, która się potwierdziła. Jeśli strzelamy bramkę w tym sezonie, to nie przegrywamy meczu. I o tym w przerwie mówiliśmy, że powiedziałem zawodnikom, że tutaj się nic nie zmienia. Jeśli chcemy ten mecz wygrać czy zremisować, to po prostu musimy strzelić bramkę, tak jak to było w innych spotkaniach. Tylko w meczach, gdzie nie udawało nam się bramki strzelić, przegrywaliśmy przeważnie 1-0. Pierwszy mecz tylko z GKS-em Katowice u siebie na inaugurację przegraliśmy 2-0, nie strzelając bramki, a tak to pozostałe mecze, gdzie były porażki, kończyły się wynikiem 1-0.